Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jeszcze raz witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. I moi drodzy, znów mnie zaskakujecie, totalnie mnie zaskakujecie swoim community i swoim odzewem na tą serię. No czegoś takiego to jeszcze na tym kanale nie było, naprawdę nie było, dlatego jestem mega, mega zaskoczony. W ogóle przepraszam was za to, że komentarze, które pisaliście w dwóch poprzednich odcinkach, dopiero odpisałem w sumie wczoraj, wieczorem jakoś. Ale dopiero tak naprawdę miałem czas. Życie ostatnio daje mi dosyć mocno w kości, jeżeli chodzi o mój czas. Dlatego staram się po prostu robić to w każdej wolnej chwili. Moi drodzy, co do serii Fear and Hunger. Jak będzie to czasowo? Fear and Hunger nie mogę w żaden sposób anulować, bo byście chyba mnie zjedli. Naprawdę zrobilibyście mi lincz chyba taki publiczny. Nie dziwię się, mnie również ta gra wciągnęła. Ale chciałbym co drugi dzień wrzucać coś innego. Rozumiem, że nie możecie się doczekać. Pewnie będą sytuacje, gdzie będę robił jakieś maratony z Fear and Hunger, bo tak jak wam pisałem wcześniej, nie mam zamiaru się spieszyć tej serii. Więc będziemy sobie tam spokojnie oczywiście jakoś podróżować, zwiedzać i tak dalej. Wasze komentarze nadal są miłe, mile widziane. Jeżeli nie odpiszę na nie od razu, to możecie być pewni, że w ciągu 3-4 dni oczywiście odpiszę. Zresztą ja wszystkie komentarze czytam, staram się na wszystkie odpisywać, nawet głupią emotką, ale żebyście wiedzieli, że zawsze to czytam. Dobra, bez zbędnego gadania dalej, bo ja oczywiście mogę rozmawiać i rozmawiać, ale gra się sama nie przejdzie. No właśnie, i oczywiście muszę się cofnąć, bo widzę, że tu nasze dziewczyny się zrobiły głodne. Lecimy. Tutaj sobie ktoś chodzi, Jezu, morderze, nie, Jezu, co tu się dzieje, ja pierdzielę, nie, no to był szok. Już? Ja pierdolę. Co to było? Jezusicku, jaki dźwięk. Green Herb, jak mnie wybiła z rytmu. Nie chcę tutaj żadnych rzeczy dopalać. Matko. Ale mi tutaj narobiła strachu, ale to był jumpscare. Ła, ja sobie aż muszę słuchawki chyba przyciszyć. Bo to było głośne, to było głośne. Dobra, widzę, że to są jakieś różne rzeczy. Pakowane są to różne fiolki i butelki. Wszystkie wydają się brudne i bezużyteczne. To jest to samo i tu jest to samo. Daliście mi naprawdę dużo tipów, jeżeli chodzi o to. Ja ją zaatakował z chęcią. Ale... Nie wiem, czy przypadkiem nie stracimy za dużo HP na tym. Tak mi się wydaje. Nic tu nie zostało. Dobra. Pisaliście w komentarzach, że warto byłoby się cofnąć. Że w ogóle my troszeczkę... Ja troszeczkę źle zrobiłem, że... Nie wziąłem pewnej rzeczy z początku. A dokładniej mówiąc, jest tam podobno jakaś instrukcja i książka, która wyjaśnia nam mechanikę gry. Otwórzmy to, oczywiście Tails. Head nam ostatnio nie wchodzi. Będzie head, wiedziałem. nic nowego. Standardowo. A Bella zaczyna się robić głodna. Niedobrze. Nie tylko ona jest głodna. Ja to wszystko brałem, chyba tak. A mnie tak mi się wydaje. Powiem wam, że troszeczkę się zagubiłem. Dobra, tutaj z nimi walczyliśmy, tu już nic nie zostało. No spróbujmy wrócić. Dodatkowo jeszcze, właśnie. Powiedzieliście mi, że te kręgi, które sobie tam robimy... Gdzie to było? Czekajcie. Dobra, to nie tu. To było tutaj w dół. Te kręgi, które sobie tworzymy, podobno mogą przenieść nas do innego wymiaru. Zaraz to sprawdzimy, zobaczymy jak to działa. Bo powiem wam szczerze, że osobiście chyba nigdy nie wpadł na ten pomysł. A jakiś mnie tutaj gania, dziwny człowiek. To goły. Podobno też w tej części jest mniej golizny. Na razie nie zauważyłem, ale naprawdę mi to nie przeszkadza, bo ani mnie to nie obrzydza w żaden sposób, ani mnie to nie podnieca, no bo gołego tyłka, czy... Przepraszam, nie wiem, fiutka, no to raczej to nie jest szczyt
zaszczyt mojego podniecania się. Dobra, sprawdźmy to. Faktycznie. A czy ty nam coś powiesz na ten temat? Morty Dog. Co? Gdzie my jesteśmy? Aha, tylko tyle. Czy coś takiego jak latarka, może latarka nie, ale może matches? Matches nie. Pills. Co to daje? Pida. Ciekawe. Lucky coin, gasoline, kanister, przepraszam. To jest kanister na benzynę. Ale nie mamy czegoś takiego jak po prostu torch. Tego nie mamy. Chyba, że mamy. Czekajcie. Nie, no nie możemy nic craftować. Więc nie wydaje mi się, żeby dobrym pomysłem było teraz tutaj chodzenie, no bo nic nie widzimy. Być może wrócimy tutaj po prostu, jak będziemy mieć jakąś pochodnię. No ale faktycznie da się to robić. Da się to robić. Ciekawe. Nowa mechanika, którą warto opanować. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale tego naszego koleżki już nie ma. Tego naszego koleżki już tu nie ma. Tego pana w okularach. Nie wiem, czy on poszedł dalej. To jest też ciekawe. Dobra, wróćmy się. Nie wiem, czy możemy się wrócić w sumie. Możemy. Wow, a co to są za dziwne runy? Uuu. Czyli to samo, co i tam. Rytu to rytualny krąg. Można by tu coś narysować kredą. Oczywiście. Narysujmy sigil. Rytualny krąg zdaje się w ogóle nie reagować na twoje napisy. Tak, czyli tutaj się nie da. Właśnie, tu chyba coś jest. Te papiery doskonale nadają się do odpoczynku. Trzeba uprzątnąć wszystkie papiery. Znajdujesz Combat Manual and Preheville Map. Preheville. Miałem tak to nazywać. No właśnie, i to jest ta mapa i dziennik walki. To jest dobre. Zobaczmy, jak wygląda mapa w ogóle. I gdzie my możemy być? Panenskie lesy. Obecnie jezioro. A my jesteśmy tu. Czyli będziemy szli przez Old Town. Po prawej stronie szlibyśmy, przepraszam. Przez... obok. Jeziora w sumie. To jest bardzo ciekawe. Ale mamy lasy i idziemy na Old Town. W Old Town już nawet chyba byliśmy. Więc kurde. I tak się spotkamy mniej więcej przy Myers Manor. Ciekawe. Dobra, ale co, może jeszcze poczytajmy coś? W sobie ostatnio coś znaleźliśmy chyba. Woodsman Letter. Czytajmy. Bestia weszła do tego domu. To już nie jest moja własność. Bestia zabrała mi żonę. Zabrała mi godność. Zabrała mi wiarę. Jeżeli to nie był pełny księżyc... To nie była pełnia księżyca, przepraszam. Pozwoliłbym mu odebrać sobie życie z własnej ręki. Gdyby to nie była pełnia księżyca, pozwoliłbym mu odebrać sobie życie z własnej ręki. Czyli tutaj cały czas ten księżyc się naprawdę przemieszcza. Jest poruszany, non stop jest poruszany. Combat Manual. Sprawdźmy. Okej. Okay. Czyli niniejszy podręcznik przedstawia podstawy przetrwania w sytuacjach walki wręcz, a także w terenie. Uniższe nauki mogą być stosowane zarówno na polu bitwy, jak i w życiu codziennym. Okej. Okay. Lekcja pierwsza. Strategiczne rozczłonkowanie. Odcinaj różne kończyny wroga, aby jak najlepiej osłabić jego ataki. Jeśli wróg ma przy sobie broń, najlepiej będzie najpierw zająć się tą konkretną kończyną. Uderzenie prosto w głowę może wydawać się kuszące, ale atakowanie
Tak dobrze strzeżonego ciała w ferworze walki może się okazać się trudne. Najpierw zajmij się... usunięcie nóg często zaburza równowagę wroga i czyni go podatnym na strzały w głowę. Lekcja druga. Rev up. Przepraszam. Przyspieszenie. W miarę trwania walki będziesz naturalnie coraz bardziej przyspieszać, co będzie wskazane przez punkty, które będą rosnąć z każdą turą. To w ogóle właśnie jest nowa mechanika chyba tych punktów. Użyj jednego lub dwóch punktów, by zwiększyć swoją siłę, lub trzech, aby dodać dodatkowy atak do swojego ciągu. Istnieją również różne umiejętności, które wymagają punktów rev. Są one wymienione w opisach umiejętności. Lekcja trzecia. Ataki dewastujące. Czyli takie niszczycielskie. Czasami wróg może przygotowywać się do niszczycielskiego ataku. Ataki te powodują ogromne obrażenia lub inne dolegliwości statusowe, które okazują się nie do zniesienia. W większości przypadków ataki te są w jakiś sposób ogłaszane w poprzedniej turze i można je dostrzec. Możesz albo uniknąć niszczycielskich ataków poprzez osłonę, albo zaryzykować i zmierzyć się z monetą sądu. Moneta sądu jest twoją ostatnią szansą na uniknięcie nadchodzącego ataku. Możesz wpłynąć na swoje szanse, rzucając szczęśliwą monetą do ilości większej, przytrzymując klawisz Shift. Podczas wybierania głowy lub reszki. Chciałem leszki powiedzieć. Ojejku. Ostatecznie twój los zostanie wybrany przez siły wyższe. Lekcja czwarta. Szalectwo. Możesz używać różnych rodzajów broni palnej na polu walki, jeszcze przed rozpoczęciem starcia, aby osłabić lub zabić wroga, zanim znajdzie się on w długości strzału. Wystarczy mieć na wyposażeniu broń palną, trochę amunicji i nacisnąć Shift. Efekty ataku różnią się w zależności od wroga. Słabsi przeciwnicy mogą nawet zginąć od jednego trafienia. Lekcja piąta. Bieg. Przytrzymaj klawisz Shift, aby biec. Powolny bieg wyczerpuje wytrzymałość. Jeśli całkowicie zabraknie ci wytrzymałości, będziesz potrzebować krótkiego czasu na złapanie oddechu przed ponownym biegiem. Jeżeli przeciwnik cię zauważy, przejdzie w tryb takiego napięcia, w którym stamina wyczerpuje się w zastraszającym tempie. Napięty moment na szczęście minie dość szybko. Jeżeli masz wyekwipowaną jakąś broń palną, nie możesz uciekać. Zakaz biegania i strzelania. Jeśli masz zranione nogi, również nie możesz biegać. Jest o wiele więcej do przetrwania, ale mam nadzieję, że te lekcje pomogą ci zacząć. Powodzenia. Długie to było. Kolejny books. Preview document. Oglądając wsteczne historie tego miejsca, osadnictwo istniało tu tak długo, jak księgi historyczne obejmują ten obszar. Zawsze koncentrowało się wokół tajemniczej pustej wieży, która stanowiła centralny filar społeczności. Miasto rozkwitało w okrutnym wieku 1600, ale szybko straciło na znaczeniu, gdy zbliżaliśmy się do czasów współczesnych. Rozumiem, że miasto jest średniej wielkości, jeśli chodzi o miasta we wschodniej Europie,
ale nadal trudno mi uwierzyć, że to miejsce mogłoby służyć jako centrum jakiegokolwiek rodzaju... czy jakiegokolwiek rodzaju w cywilizowanym świecie. Z jakiegoś powodu urzędnicy rządowi nalegają, by Preville zachował swoją stołeczną tożsamość, mimo że jest to jedno z bardziej odległych i nieprzyjaznych miast w całych Czechach, jeśli nie w całej Europie. Ciekawe. To Czechy. Jedynym wytłumaczeniem, jakie mogę wymyśleć, to to, że kraj jest dumny ze starych archaicznych rytuałów, które wciąż odbywają się w tym mieście i chcą pokazać swoje pełne poparcie. Gdybyś odwiedził Preville i zwiedził jego małe centrum, zobaczyłbyś przebłyski dawnej świetności, wciąż żywe w dzisiejszych czasach. Nie daj się zwieść dzielnicy handlowej w zachodnim stylu z najnowszymi plakatami filmowymi i reklamami. Miejscowi nadal czczą stary porządek świata w wilgotnych i rozpadających się częściach miasta. Miejsca rytualnych mordów są tuż za rogiem, bez względu na to, gdzie się znajdujesz w mieście. Chociaż z zewnątrz kościoły wyglądają na poświęcone naszemu jedynemu prawdziwemu Bogu Almerowi, ich wnętrza opiewają zupełnie inną historię. Starożytni bogowie bez nazwy, czy bez imienia w żadnym znanym języku wciąż spoczywają w tych kryptach. A dlaczego mieliby tego nie robić? Można usłyszeć kapłanów odprawiających swoje msze w oświetlonych księżycem alejkach w środku nocy. Całe to nikczemne miasto jest placem zabawy dla starożytnych istot, a mieszkający tam ludzie bez zastanowienia oddają się pierwszemu chętnemu. No i jak zwykle chciałem przerwę chwilę mogę robić. Dobra, nieważne. oni się tu skryli. Ciekawe. Hej, chyba usiądę na chwilę. Na razie mam dość przygód. My ją zostawiliśmy. Pozostali wyjechali do miasta. Lekarz powiedział, że sprowadzi pomoc tak szybko, jak to możliwe. Zdecydował się zostać w pociągu. Tu jest coś nie tak. Po prostu wróciłam, żeby zobaczyć co z wami. Coś nie tak. Co masz na myśli? Zostałam zaatakowana przez lokalsów. Co? Zaatakowana? Czy wszystko jest w porządku? Nie wiem, co z tym zrobić. Mgła już niosła ze sobą nieprzyjemny zapach i straszne dźwięki, dlatego weszliśmy do środka. Martwię się o innych. Może poszłabyś ich poszukać? Myślę, że nie zaszli jeszcze za daleko. Przepraszam, czy coś się odezwiesz? Nie, olewa cię. Tak? Jak się nazywasz? Jestem Markoch. Dobrze cię poznać. Jaki jest twój problem? Nie mam problemu, dobra? Excuse me. Co myślisz o tej sytuacji? Tak jak wszyscy, uważam, że to irytujące. Wiecie co, ja tutaj jak najbardziej zaraz jeszcze wrócę, tylko wolałbym tej naszej koleżanki tu nie zostawiać mimo wszystko. Tylko ja sobie zrobię back to save, oczywiście standardowo. Poczytujemy trochę, a sobie tam.
Standardowo sobie przejdziemy i tutaj. Weźmiemy to wszystko. Już nawet nie będę tego czytał, tylko... jakiś turnik, jakaś rzepa. Jakaś mąka. Wszystkiego. Tutaj dużo jest. Tu chyba nic nie było akurat, prawda? Nie. Tutaj nic nie było. I w ogóle... też trochę spartoliłem, wiecie? Bo chyba nie schodziliśmy tutaj. Tu teraz nic nie było nawet. Nie schodziliśmy chyba tutaj. No właśnie, olałem w ogóle to miejsce. Nie wiem czemu. Jakoś tak nie zauważyłem tego miejsca. Znaczy, zauważyłem, ale potem je całkowicie olałem. Nie wiem czemu. Coś tu jest? Nie, nic nie ma. To miejsce jest dziwne. Wygląda trochę jak jakiś krąg rytualny. Znaczy, coś tu zaraz miało być. No, definitywnie ominąłem to miejsce. No i jest krąg. Jest krąg. O, historię Pocket Cata. Zapalimy sobie tutaj te nasze świeczki. Zobaczymy, czy coś to da. I oczywiście narysujmy sigil. Dobra, nie reaguje. A mi ten nie reaguje. O, odblokowałeś przejście. Dobrze wiedzieć. Mi się wydaje, że tutaj to będą jakieś fast travele. Zapewne jest tutaj znacznie więcej do zwiedzania niż w jedynce, co oczywiście jest logiczne. Oczywiście jest logiczne. Dobra, ona już się robi głodna powoli. Nic nie było, tak? Nie, nic nie było. No i teraz oczywiście wezmę HR. Zobaczymy, czy jest losowe. Jest losowe. No w sumie nawet dobrze, że nic nie zyskaliśmy. Bo trochę to by było oszustwo. Dobra, wychodzimy stąd. Pobrałem już, tak? Tak. Wychodzimy stąd. Przynajmniej teraz nie możecie mi powiedzieć, że nie byłem widzą. Pewnie krzyczeliście do mnie jak cholera. Jestem tego pewny, że krzyczeliście jak cholera. Bo Shiro, kurwa piwnica, gdzie ty idziesz? Shiro, piwnica. A Shiro se polas w cholerę. Potem płacze, że czegoś nie ma. No ale to jest Shiro. To jest Shiro, to jest po prostu Shiro. Nie, ale naprawdę, bo pisaliście mi, że w sumie spoko, że kurwa, on tutaj. Jebaniec, no. Się czai jak nie wiem. To ta koza też do mnie coś? Dobra, ma mnie w dupie. Spoko. Pisaliście mi, że w sumie fajnie, że jest taki youtuber, który tam... YouTuber. W ogóle, jak ja się źle czuję... że jestem youtuber. Mówicie mi, że spoko, że jest ktoś taki właśnie, kto tam sobie, nie wiem, przeklnie, nie jest taki cukierkowy, słodki, nie wiadomo co jeszcze. Moi drodzy, nienawidzę takich osób. Szczerze, bo jak mnie ktoś nie lubi, ja naprawdę nie mam z tym problemu, ja naprawdę bardzo lubię konstruktywną krytykę. Rozumiem, że nie każdemu się mogę podobać. I ogólnie tej, mój sposób prowadzenia tej serii. Ja się dużo przycinam. Ja mam w ogóle problemy z dykcją. Mega problemy z dykcją. Więc... nie mam z tym problemu, naprawdę. Nie każdemu się może podobać. Jestem jaki jestem. Powiedziałbym nawet, że jestem czasem irytujący. Dobra, mamy to. Jestem dosyć irytujący, więc ja to rozumiem. Ale nie lubię takiego słodkiego pierdzenia, że... nie wiadomo co tam jeszcze. Teraz sobie tylko poznaczam, bo nie wiem, czy to nie targetuje cokolwiek. Dlatego no mogę tylko obiecać to, że nigdy tu raczej nie będzie czegoś takiego. Nie będzie takiego słodkiego pierdzenia, za przeproszeniem. Jezu, jakie to było długie. Jakie to było długie, mega długie. Ja po prostu to, co mi się nie podoba, to powiem, a to, co mi się podoba, też powiem. I wiem, że nie każdy się może zgadzać z moim zdaniem. Zresztą, no chyba nawet byłoby to dziwne. Jakby się ktoś zgadzał z moim zdaniem we wszystkim. To by było po prostu podlizywanie się. Ja się wolę z kimś pokłócić, naprawdę ja się wolę z kimś pokłócić, niż mu przytakiwać. Więc po prostu, no jak się nie zgadzam z różnymi komentarzami, to wam to powiem.
że no nie macie racji, nie zgadzam się i tyle. A czy ktoś mi to napisze, ej, no dobra, co ja ci daję, on super. No problem. Dla mnie to naprawdę nie jest problem. No, więc wracamy do tego, że nie lubię słodkiego pierdzenia. Jestem naprawdę do swojego zdania i jestem też strasznie uparty. Naprawdę jestem jak osioł czasem. Totalnie uparty. Więc no, nie zniknie się, jak się po prostu nie będę z wami zgadzał w czymś. No, mamy tam rację do swojego zdania i tyle. Znaczy, prawo do swojego zdania i tyle. No. Ale cieszy mnie, że tak mnie odbieracie, że jestem jakiś tam taki, wiecie, prawdziwy, a nie taki, taka ciepła klucha, która tam sobie coś pogada i tyle. To jest spoko. To jest spoko. Dobra, wracamy do miasta. Wracamy do miasta, mamy tam save'a, więc poczuj. Jak zrobię kolejnego save'a, to czytamy sobie pocketkacie. Tylko też chciałbym trochę dalej już ruszyć z fabułą. Mamy 26 minut nagrania, a w sumie wyszliśmy tylko z tego domu. Więc też chciałbym trochę dalej. Trochę dalej. Tutaj byliśmy. O kurde. Tutaj się niezła imprezka działa. Mamy rytualny krucyfiks. Mieli je w tamtych czasach, ale nigdy nie widziałeś ich na żywo. Zapach i widok składanych w ofierze zwłok jest odrażający. Masz ochotę zwymiotować. No, nie dziwię ci się. Paprika. Jakieś tam pociski, to też. Rurka. Kolejna rurka, co my tu będziemy, nie wiem. My tam graliśmy, że były rurki? Nie pamiętam. Fajna matamina. Hydronir. O, tego sobie mi brakowało. O kurde, no nie mówcie. Nie mówcie, że to jest sracz. W pudełkach znajduje się podstawowe posłużenie toalet. Wszystkie są brudne i obrzydliwe. Nie. Tak, tak, to jest to samo. Zakrwawiona dziura w toalecie. Deski zasady są pokryte krwią, kałem i nasieniem. Investigate. O, mogę zaskoczyć. Zaskoczę, to do tradycji musi stać się zadość. Zapach wykracza poza wszystko, czego do tej pory doświadczyłeś. Zapach wywołuje natychmiastowy odruch wymiotny. Wysławi z głodu. W środku nie ma absolutnie nic poza wspomnianą wcześniej krwią, kałem i nasieniem. No a co zrobi Shiro? Tak, dokładnie. Dokładnie, Shiro tam wskoczy. Jump in. O nie. Próbujesz zmieścić się przez dziurę i co? Jest wystarczająco duża. Okej. Rozumiem, że dziura była wystarczająco duża. Dobrze. Dobra, ściany są trochę takie śliskie i sajmowate. Nie możesz się złapać. Może to był błąd skacząc tutaj. Liczę w końcu na jakiś, wiecie, taki... coś, co mnie zaskoczy tutaj, bo... wiadomo, no mogliśmy się tego spodziewać, że tutaj już nie wyjdziemy stąd, jakby nie patrzeć. I chyba tak jest. No to musimy się zabić, no. Czy tam wyjść z gry. Musimy wyjść z gry. Skontynuować. Myślałem, że będzie jakiś fajny easter egg, nie wiem, jakieś przejście. Jest tutaj troszeczkę użytego toaletowego papieru. Weźmy go. Wziąłeś dirty toilet paper. Śmierdzi okropnie. Śmierdzi okropnie. No dobra, wychodzimy z tego kibla. Racz zwiedzony. Wait vial. Dobra, jakieś ubrania, które sobie miały tu wyschnąć. Milusio. Tu przejścia już nie było. Tu jest ten krucyfiks i też nic więcej nie ma. Tam widziałem jeszcze, że było przejście po prawej stronie. Ale liczę na to, że przejście będzie tu. O nie! Pan świnia! Kim ty kurwa jesteś?
zabrali go w tą łapkę. A Bel, ty masz podobno... Właśnie, Range Toss. Masz podobno jakiegoś spela fajnego. Bardzo ciało. Więcej 4. No i mamy zatrucie. Jeszcze mi zajebał. Ty masz jakieś skille, masz tylko talk. Przepraszam, nie talk. Talk to jest do rąk. Skills. Wrench toss. Throw your pipe wrench at the enemy. Wrzuć swój klucz przeciwnika. Wracam na stuna. Potrzebujesz pipe wrench. Musi być ekwipowany najpierw. Ciekawe. Kabel już nie masz. Nie masz przedmiotu prewap. Dark Marina was defeated. Nic nam to nie dało. Shit. No problem. To nie jest problem. Zaraz sobie wrócimy. Zaraz sobie wrócimy. Pyk. Na szczęście stracił mamy save'a. Dobrze, że to zrobiłem. Nawet nie będę brał tego brudnego papieru. Tylko tak. Po pierwsze, zjedzmy sobie coś, bo Dark Marina jest naprawdę głodna. Food. Moldy bread turnip. Use. 58, no to dużo dało, 7%. Od cholery. Ej, tu będzie problem z jedzeniem. Tu będzie problem z jedzeniem. Trochę słabe jest to używanie jedzonka. Naprawdę słabe jest to jedzenie, czy używanie jedzonka, bo cały czas musimy sobie to przemieszczać. Będziemy ich karmić do ustanej śmierci. Food. Kolejna paprika. Black matter. Penny bun. Flamatamina. Mushroom stew. Damy koleżance. 61-99. Trochę taki over. Over. A ty sobie jeszcze zjedz jednego pomidorka. Idziemy books. Ja sobie jeszcze zapiszę, bo nie chcę tego powtarzać. Dobra, idziemy dalej. Mam nadzieję, że dziewczyny już nie są głodne. Tym razem przejdziemy sobie tą stroną. Widzę, że jest co innego. Nie byłoby tam przejścia. Dobra, przejście jest zadyskowane. Może oni coś trzymają w środku, może przez okno da się wejść. Widać, jakby ktoś stał w ciemności. Ciekawe. W ogóle wiecie, czego tu jeszcze obawiam? Że będę te nasze herby i nie herby, będę to omijał. Nie, zobaczył mnie. O shit! Dobra, ale tym razem może to pogadamy. No mam save'a w ręczach, więc jest no problem. Ona też normalnie atakuje. Uuu! Mister Smash za 32, what? Musimy mu drugą łapę odwalić. 7? No i ładnie. Dobra, po jednej nóżce zahaczcie. Ale nie rozumiem tego troszkę, wiecie? Bo zauważcie, że jakby nie patrzeć. To jest krytyczne. Więc nie wiem, czy ja chcę to, czy nie chcę. Opłaca się w ogóle? Idzie drugi. You find nothing. Właśnie. A Bella naprawdę ma zarąbiste ataki. 3.
wieści, nie otworzymy tego. Nie, no nie opłaca mi się tak naprawdę. Ja robię oczywiście bug. Za dużo HP-ków straciliśmy. Bez sensu. Totalnie bez sensu. Nawet nie będę szedł tędy już. W ogóle tutaj jest jakiś... Ja to nic nie daje, dobra. Byliśmy, nie byliśmy. Meat pie. Red Herb, świetnie. Więc no możecie uważać, że to troszeczkę są cheaty. Nawet nie troszeczkę, no ale ja też muszę robić to w ten sposób, żeby wam dużo pokazać. Drzwi są zamknięte na prosty zamek. Tak brzmi... Zamknięte do jutra. Love fragment. Załóż zachowane trumny. Instant reinforced and really difficult opened. Łańcuchy wydają się być wzmocnione i bardzo trudne do otwarcia. Zapukaj. Trudne. Bez reakcji. Nie możesz nic usłyszeć ze środka. Price. Coraz więcej tych lokalsów tutaj się zbiera. Atmosfera staje się cięższa i cięższa. Zamknięte. Widzę przeciwników, też się tutaj sporo zbiera. Dobra. Co tutaj jest? Z góry piwnica wydaje się wilgotna i ciemna. Jakby coś się tam czaiło, czekało na ciebie. Go down. No, też nie chciałbym tutaj zostać zaatakowany przez kogoś. Ale wierzę, że tak się może stać. Dobra, talerz jest pełny zgniłego jedzenia, mięsa. Co tu nie ma? O, jakiś coin? Lucky coin, oczywiście. Great meat, small key. Teraz mając small key, moglibyśmy się gdzieś cofnąć. Ale czemu tu jest tyle krzeseł? Pierdziele, co tu się dzieje? Lampa nie chce się włączyć, ale... nawet nie jest podłączona do gniazda. Cztery walizki. O shit. Więcej was matka nie miała? Coś znalazłem. Nie wiem co. Coś znalazłem. Pipe. Bolt chyba znaleźliśmy. Broomstick, ok. Gunpowder, jakieś glass shardy. No ciężko. Ciężko będzie. Nie może wejść chyba. Tutaj się kolejny czaił. Haha, Mendo, nie udało ci się. Dobra, mamy smoki. Ja bym się cofnął. Dobra, no może go pokonamy. Mam nadzieję, że go pokonamy. To tu, to tu. No i dupa. Za 33, Boże święty. Weź po przywal. Marina, ty weź wal trochę więcej. Teraz będzie tackle i będzie dupa. No jest tackle. Czemu on wali tyle? On nie ma rąk, do cholery jasnej. No, zaraz zrobię cofkę. Rusty pipe. Tak, chcę użyć. Bo tam już na mnie leciał. Oj! Bondage man. Co ty sobie wyobrażasz? Tak się wpraszasz. Jesteśmy dzisiaj zamknięci. Wróć jutro. I dziecko. Bucket,
Random shop goods, czyli jakieś randomowe rzeczy ze sklepu. Wydaje się, że są to towary dla takiego, wiecie, dla życia w sensie codziennego, więc tak naprawdę nie pomagają w tej konkretnej sytuacji. Przedmioty życia codziennego się nazywa. O, to samo tutaj. Tak wredne. Szkoda, myślałem, że coś nam powiesz. Kurwa, znów ten świniak. Mogę uciec? Zwiewam. Run. Dobra, zwiałem. I teraz nie wiem, czy kontynuować dalej z tego save'a? Czy ja to wyleczę? Jezu, ile was tu jest? Iron Spear. W końcu jakieś przedmioty. Rusty Pipe. Rusty Pipe i Iron Spear, dobra. Może Dark Marine teraz sobie weźmy ten klucz, co? Tak, Pipe Wrench. No bo powiem wam osobiście, że no ciężko tutaj. Nawet nie przejdziemy. I musimy się cofnąć tu. Rozumiem, że musimy przejść piwnicą. No, innej możliwości tutaj nie ma. Ja jej nie widzę. Ale tu też przejście nie było przecież. Była jakaś skrzynia. Dajmy Tails. Znowu jest head. In Bible, Chapter of God of Fear and Hunger. Oh. Fragment, jakieś rzeczy randomowe. Randomowe śmieci, że tak powiem. Nie ma nic interesującego. Tutaj również nie. Dobra. Zaraz pewnie do mnie ten śmietnik przyleci. To jest jeszcze przejście. Dobra, Stajas. O! Sickle. Co to znaczy sickle? To jest sickle. Tłumacz, powiesz mi? Sickle. Sierp. Znałem inne określenie sierpa. Occult Grimmers. O! Kurde, no tyle tu rzeczy jest. Tyle tu jest rzeczy. Znów musiałem cięcie chwilowe zrobić. Dobra. Ołtarz nowych bogów, aby uspokoić tych zasiadających w wielkiej sali. Musisz złożyć godną ofiarę. O. Czyli co, powtórka z rozrywki? Ktoś tutaj jest. Ej, jest wszystko z tobą w porządku? To jest nasz chłopiec. Ej, panie armiasty, ej, ale czy on nie był przypadkowo w pociągu? Jak się teraz wydaje? Może to nie jest on. Być może to nie jest on. Może mylę osoby. Ale oni wyglądają identycznie. O! O! Właśnie, mówicie coś o pile. Świeżo obcięte ręce. Ręka świeżo obcięta jest tutaj. Pierwszą rękę. Tu piłę. Jest tutaj oczywiście piła. Wydaje się używana dosyć często. Kazaliście wszystkim wrogom ucinać ręce. I tak zrobimy. A czym to jest? Jest to okrąg rytualny. Give offering? Nie masz nic wartego uwagi dla nowych bogów, okej. Dobra, musisz się do nowych bogów. Moi drodzy, ale to było chyba na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzu, kurwa mać! I ocenie filmu! Grał dla was Shiro i my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. Fear and Hunger. Trzymajcie się. Hej, hej.